Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Porozmawiamy dzisiaj na temat traumy seksualnej. I to jest bardzo poważny temat. I chciałabym od razu włączyć taki disclaimer. W tym odcinku mogą być tematy, które nie są odpowiednie dla osób bardzo wrażliwych, więc jeżeli czujesz, że jesteś na etapie swojego życia, w którym nie każda rzecz, jaka do Ciebie trafia, jest kompletnie przez Ciebie akceptowana i neutralizowana, to ostrzegam, że może w tym odcinku być coś, co nie będzie dla Ciebie odpowiednie. I tym samym chciałabym przejść teraz do rzeczy. Trauma seksualna jest jednym z najtrudniejszych do wyjścia wyzwań, z jakimi mamy do czynienia w naszych życiach. Jeżeli nam się coś takiego przytrafia, tak naprawdę niszczone są nasze granice, niszczona jest nasza osobowość i wszystko ulega rozpadowi. Możemy nawet nie wiedzieć, że nosimy znamiona traumy seksualnej, ponieważ wydarzyła się w takim momencie naszego życia, w dzieciństwie, gdzie jeszcze nie rozumieliśmy, że ona ma takie właśnie podłoże i dopiero później, gdy jesteśmy już nastolatkami, gdy jesteśmy już dorosłymi i odczuwamy coś w swoim ciele i czasami mamy flashbacki odnośnie tego wydarzenia lub serii wydarzeń, czujemy, że coś jest nie tak, że coś jest z nami nie tak, że coś się stało, że jesteśmy tacy jacyś nie do końca, że nasze relacje nie funkcjonują odpowiednio, że jesteśmy albo hiperseksualni i dążymy do możliwie jak największych, najczęstszych spotkań na tle seksualnym z innymi ludźmi lub hiposeksualni z kolei. Unikamy seksualności, unikamy jakiegokolwiek jej wyrazu i bliskości fizycznej, również z własnym ciałem. Nasze własne ciało stanowi dla nas zagadkę i jest między nami a nim mur. Jest dla nas albo funkcjonalne i spełnia swoje zadanie i dostarcza tej przyjemności, o którą chodzi, jest pod pełną kontrolą, albo nie zachowuje tej kontroli w ogóle. Jest kompletnie poza tym, jak ja chcę, żeby ono działało i albo kompletnie nie dochodzę do orgazmów i nie przeżywam ich i czuję, że jest ze mną coś nie tak, lub jeśli jestem mężczyzną, mam czasami problem z utrzymaniem erekcji, z przedwczesnym wytryskiem i nie wiemy tak naprawdę, jak bardzo głęboko siedzą te aspekty w nas do czasu, aż zaczniemy z nimi pracować. Na potrzeby tego wideo chciałabym rozróżnić rodzaje traumy. I rozróżniam dwa. W pierwszym przypadku trauma jest takim doświadczeniem, które wynika z nadużycia wobec nas, z przejęcia naszych zasobów przeciwko nam. I to jest trauma, która jest niekwestionowana. Jeżeli jesteś ofiarą gwałtu, nadużycia, agresji, to jest to uzasadnione. Jest to coś, z czym myślę, łatwiej jest się zmierzyć i zaakceptować jako coś, co miało wydarzenie i jest to coś, nad czym trzeba pracować, żeby poczuć wreszcie szczęście w swoim życiu i spełnienie, żeby odpuścić to, co się stało, niż gdy mamy do czynienia z tą drugą traumą, gdy ona dzieje się w kontekstach, gdy czegoś nam brakuje, czegoś nam nie dano, nie zapewniono, nie zrobiono. I ten rodzaj traumy jest o tyle, powiedziałabym, trudny do zauważenia i zaakceptowania jako trauma właśnie, ponieważ kto z nas nie słyszał takiego zdania? Przecież miałaś wszystko w domu. Byłaś najedzona, byłaś odziana, byłeś zawsze w centrum uwagi, wszystko dla Ciebie zrobiliśmy. O co Ci chodzi? Czemu płaczesz? Skąd te pretensje? O co Ci biega? Gdy dotyczy to sytuacji, w których ta uwaga, ta miłość, ta opieka, którą dostawaliśmy, nie była dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy w danym momencie, a była czymś, co rodzic, nasz opiekun, czy ludzie, którzy są dookoła nas i mają nas wspomóc, gdy tego potrzebujemy, dają nam zupełnie coś innego. Jest wiele elementów, które składają się na to, że takie traumy kumulują się w nas jako bardzo niewielkie, ale jednak znaczące pęknięcia, które powodują w końcu rozsypanie. I ta trauma jest kumulacyjna. Narasta do pewnego momentu, w którym następuje załamanie. O ile w przypadku tej pierwszej
Jest to rodzaj załamania, który jest bardzo oczywisty, który nagle zaczyna mieć bieg i nie ma od niego cofnięcia. Trzeba się jakoś zaadaptować do niego i objąć go, żeby funkcjonować. I później ewentualnie w toku terapii, mentoringu czy innych narzędzi, które mogą nam pomóc, odpuścić i zbudować się na nowo. O tyle ta druga trauma jest ukryta. I rozróżniając te dwie traumy, te dwa źródła traumy, chciałabym wskazać teraz na ich wpływ na seksualność. Tak jak wspomniałam, trauma na tle seksualnym bezpośrednio wpływa na seksualność. Wpływa też na każdy inny rejon naszego życia. Ale trauma, która nie jest stricte na tle seksualnym, ale jest na przykład na tle emocjonalnym, jest na tle tego, że ktoś pogwałcił nasze granice w inny sposób, może przekładać się na seksualność. Podam przykład. I to jest przykład, który powtarza się w mojej praktyce bez przerwy. Oto gdy zaczynam prowadzić konsultacje z kimś, kogo nie znam i pytam się, czego oczekujesz, na czym Ci zależy, co jest Twoim największym pragnieniem. Gdy rozmawiam z kobietami, bardzo często mówią, chciałabym być szczęśliwa, chciałabym być spełniona, chciałabym czuć się kobieco, chciałabym też osiągać rozkosz, chciałabym być otwarta na seksualność. I kilka minut później, gdy rozmawiamy, one same wpadają na to takie objawienie. Nie wiem, jak to się stało, ale od tego, że mówię, że chciałabym osiągać więcej orgazmów i czuć się rozkosznie w swoim ciele, jak to się stało, że teraz z Tobą gadam o mojej matce? Jak to się stało, że rozmawiam z Tobą o moich finansach? Albo jak to się dzieje, że mówię z Tobą o tym, że kilka lat temu mój tata umarł? To jest właśnie źródło tego, co próbuję w tym momencie ukazać. Nie każda trauma musi być seksualna, żeby wpływała na seksualność. I trauma sama w sobie to nie jest jedno ciężkie, pojedyncze wydarzenie, które stygmatyzuje nas na całe życie, ale to może być seria pojedynczych wydarzeń, które są bardzo subtelne, ale też godzą w nasze człowieczeństwo, naszą godność, nasze granice, pogwałcając je jednocześnie. I one mogą być bardzo subtelne, tak jak wspomniałam, ale mogą się kumulować i przekładać na to, jacy jesteśmy później w seksualności. Jest na to lekarstwo. I to jest droga, która jest prostym rozwiązaniem, ale to nie znaczy, że to jest łatwe. Okej, nie chciałabym trywializować tego. To jest proste rozwiązanie, ale to nie znaczy, że ono jest łatwe do wdrożenia. Ono wymaga dyscypliny, determinacji, zmęczenia już tym, że jest jak jest i dużej chęci odpuszczenia tego. I bardzo ważnym jest to, żeby wiedzieć, czego się właśnie pragnie. Żeby wiedzieć, czego się już nie chce i żeby potrafić sformować dla siebie coś, czego już się pragnie. Jeżeli inspirujesz się kimś, widzisz w kimś jakąś wartość, którą czujesz, że też chcesz mieć w sobie, ona jest taka zgrabna, on jest taki silny, ona jest taka wygadana, on jest taki pewny siebie, ona jest taka zanurzona w sobie, on jest taki seksowny, ona jest taka bardzo kobieca, on jest taki męski i jednocześnie wrażliwy, ona jest taka niezwykle potężna. Oni we dwoje czują się, jak gdyby byli bóstwami. Jeżeli widzisz w ludziach takie jakości, to znaczy, że one też kiełkują w Tobie. Jeżeli potrafisz się dostrzec u innych, potrafisz też wydobyć się z siebie. Potrzeba Ci do tego treningu. Potrzeba dyscypliny, potrzeba determinacji. Potrzeba stałego wybierania siebie. Zaczynając od, i to jest bardzo ważne, akceptacji. Zaczynając od akceptacji, która nie jest tożsama z tym, że uwielbiam się, kocham się, jestem fenomenalnym człowiekiem i czuję się fantastycznie w swojej skórze i lubię się. To nie jest jednoznaczne. Akceptacja jest szacunkiem wobec siebie. Jest postawą, w której widzisz swoje położenie. Dostrzegasz je i uznajesz takim, jakie jest. I uznajesz siebie w tym położeniu, jakimkolwiek ono by nie było. Wyobraźmy sobie front. Front wojenny. Pierwsza lub druga wojna światowa, jakkolwiek. I wyobraźmy sobie grupę żołnierzy, którzy na dźwięk wybuchających pocisków, przelatujących kul, zaczynają kulić się w sobie i po prostu nie robią nic. I ich dosięgnie granat. Ale wyobraźmy sobie inną grupę żołnierzy, którzy rozglądają się dookoła, o co chodzi, co się dzieje
I mając to, co mają, będąc tam, gdzie są, wyznaczają sobie kierunek albo ucieczki, albo ataku i pędzą w tę stronę, używając tego, co w tym momencie mają, bo wiedzą, co w tym momencie mają i potrafią tego użyć. I tym mniej więcej jest akceptacja. To jest postawa, która wynika z tego, że wiesz, jakie jest Twoje położenie. Dostrzegasz je takim, jakie jest. Przeciwieństwem akceptacji jest zaprzeczanie. Jest odpychanie tej prawdy, która jest Twoją prawdą w tym momencie. To jest całkowite odejście od tego, co jest aktualną Twoją prawdą, aktualnym położeniem i Tobą w tym położeniu. Akceptacja pomaga Ci uznać to położenie i być wspaniałym, najlepszym, pierwszym krokiem, najważniejszym krokiem do tego, żeby zmienić to, co się działo, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co się stało. Żeby to doświadczenie, które miało na Ciebie taki wielki wpływ, czy seria doświadczeń, które miały na Ciebie taki wielki wpływ, żeby z nich wyciągnąć już te wszystkie emocje, które temu towarzyszyły, żeby z tego doświadczenia powstała tylko mądrość, która Cię spaja i integruje. I to już nie ma na Ciebie wpływu, ale jest neutralne. Jest tylko mądrością, którą możesz się podzielić. Przeżyciem, które miało miejsce, ale już nie ma miejsca. Już się nie dzieje. Już jest odpuszczone i uleczone. Akceptacja jest takim najważniejszym, pierwszym krokiem. I tak jak wspomniałam, to nie jest tożsame z takim lubię siebie, kocham siebie. Można się nie lubić, podczas gdy się akceptujesz. Akceptacja jest pozwoleniem na zmianę. Jest takim ważnym elementem, który pozwala na to, żeby zmienić obecne położenie w inne. Dlatego to jest takie powszechne w środowiskach rozwoju osobistego, że często mentorzy mówią: zaakceptuj się i odpuść, i wtedy przyjdzie zmiana, o którą Ci chodzi. Natomiast może czasami brakuje nam słownictwa, które przekona nas do tego i pokaże jasno, na czym polega właśnie ta akceptacja, bo każdy ma inną drogę. Każdy komunikat, jaki pada w naszą stronę, on wymaga dostrojenia do naszej frekwencji, dostrojenia do naszego zasobu słów i rozumienia, żebyśmy go pojęli i odpowiedniego czasu też na to. Potrzebujemy odpowiedniej chwili, żeby to siadło. Kto z nas nie był w takiej sytuacji, że słyszał przeróżne rzeczy dookoła i w pewnym momencie było takie: teraz rozumiem, już wiem. Tu komunikat wpadł w odpowiednim czasie, w odpowiednich słowach, do nas, do odpowiedniej osoby. Ważnym punktem, jaki chciałabym teraz omówić, jest to, że to nie jest liniowe. Rozwój, progres, procesy, w które wchodzimy, żeby sobie pomóc, one nie są liniowe. I tym samym, jeżeli zaczynasz pracować nad sobą, dostrzegać, że coś jest nie tak i próbujesz sobie pomóc, to wiedz, że to nie jest tak, że zaliczę poziom akceptacja, ok, potem zaliczę poziom odpuszczanie traumy, potem zaliczę poziom otwieram się na najlepszą wersję siebie, czy jakkolwiek to nazywasz. To nie jest liniowe. Tak więc pracując nad tym, żeby się akceptować, żeby otaczać się opieką, troską i wreszcie miłością, na jaką zawsze zasługiwałaś, zawsze zasługiwałeś, jednocześnie dawaj sobie pozwolenie na to, żeby pracować nad odpuszczaniem tego wszystkiego, co jest nagromadzone w Tobie, w Twoich emocjach, w Twoim ciele, w Twojej psychice. Odpuszczanie relacji, które już Ci nie służą, ocena ich. Bardzo uczciwe podejście do oceny własnego życia. Czy ono faktycznie jest życiem, które tolerujesz? Czy faktycznie sprawia, że jesteś spełnioną osobą? Jest wiele poziomów, które możesz poruszać w chwili, gdy zaczynasz pracować nad sobą, gdy dajesz sobie szansę. I na boginie, i na bogi, i na wszelkich bogów i bóstwa, jakiekolwiek były, będą i są. Pozwalaj sobie na to, rób to, wybieraj siebie, bo jesteś przykładem dla kogoś. Nie masz pojęcia, jak bardzo możesz komuś potwierdzać jego podejście do świata i życia, związków i relacji, a jak bardzo możesz je kompletnie zdmuchnąć z powierzchni ziemi i zmienić właśnie dzięki sobie, dzięki swojemu przykładowi. Bądź tą zmianą, jakiej szukasz, w skrócie.
Reasumując, bardzo podoba mi się cytat z Sartre'a, którego teraz przytoczę odnośnie do traum. To nie ma znaczenia, co nam zrobiono. Znaczenie ma to, co zrobimy z tym, co nam zrobiono. I tym akcentem życzę Wam dobroci, przyjemności, spokoju, harmonii i radości. I jak zwykle, soczystości. Do usłyszenia, do zobaczenia.